może powiem, jaka była geneza tego wszystkiego. Otóż rok temu zostaliśmy wezwani do Kończyc Wielkich na zebranie wiejskie razem z kolegą Stanisławem Maliną z zarządu i panią dyrektor z powiatowego zarządu dróg. Jakżeśmy się spodziewali, żeby być egzaminowanym ze stanu dróg powiatowych na terenie gminy Harzlach. Okazało się, że jeden z tematów tego zebrania w Kończycach Wielkich była sprawa właśnie przygotowania tego, co tutaj teraz powstało. Z przyczyn formalnych nie mogło być to z funduszy sołeckich finansowane. I postanowiliśmy, weszliśmy w kontakt z panią sołtys z Kończyc Wielkich i udało się to doprowadzić do szczęśliwego finału w ten sposób, że zarząd przeznaczył na to pewną kwotę pieniędzy. Pani naczelnik Werner wzięła na siebie trud tutaj całego tej sprawy prowadzenia od strony organizacyjnej. No i dzisiaj jest szczęśliwy finał całego przedsięwzięcia. Ale przede wszystkim chciałem pogratulować i podziękować tutaj wszystkim pszczelarzom, którzy byli w to zaangażowani, bo widać tutaj ten ogrom pracy, który Państwo włożyli w to, żeby powstała ścieżka edukacyjna wokół pasieki, jak również tutaj to ta wiata, wszystko to widziałem jeszcze w zimie, jak to wyglądało, teraz jak to wygląda. Bardzo dużo pracy tutaj Państwa widać, pracy bezinteresownej, pracy dla również społeczeństwa, ale również dla Was jako koła pszczelarzy. I chciałem za to podziękować i bardzo Państwu tego pogratulować. Dziękuję bardzo.